Chłopak jest bardzo młody, niedawno zaczął przed Strugoju, ma potężną siłę statyczną, jest bardzo wytrzymały, jest mądry też, inteligentnym chłopakiem, ale nie miał żadnej kontuzji jeszcze, jeszcze nic go nie przeszło takiego złego w tym sporcie, więc ja nie mówię, żeby on to miał tą kontuzję, nie życzę mu złego, ale wszystko przychodzi od momentu, gdy ktoś dostaje pierwszej, drugiej kontuzji i wtedy nabiera tak jakby respektu do ciężarów, do sportu, do wszystkiego i wie, co to znaczy. Ja, nie mając żadnej kontuzji do 2017 roku, myślałem, że jestem niezniszczalny. Robiłem trening bez rozgrzewki, cuda podnosiłem. Dostałem pierwszą kontuzję, wszystko się wyjaśniło. Od tego momentu mam pewne jakieś tam podejścia takie, że boję się, podchodzę z ryzykiem, jakby wiem, że jest duże ryzyko dźwigania. I z ostrożnością podchodzę przede wszystkim do ciężarów, więc tam jest młodość, tam jest jeszcze niezniszczalność, ale wkrótce prawdopodobnie to się zmieni.